Słuchają Państwo Radia Maryja. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Proszę Państwa, i już zapraszamy teraz na audycję następną. Właśnie czytać, aby być mądrym. Czy czytamy? Ale jest, to jest problem, proszę Państwa. No, warto sobie tak zrobić rachunek sumienia. Ile ja książek przeczytałem? Jakie pisma czytam? Jakie gazety? Co kupuję? Czy kupuję zło i tak wspieram to zło? Nieraz widać, wygląda, że inteligentna osoba wychodzi, chodzi od kiosku gdzieś tam skąd, całą taką takie masę tych pod pachy bierze tych gazet, a to właściwie to jest no po prostu niszczące naszą duchowość, nasze myślenie. Także co my czytamy? Co my czytamy, proszę Państwa? A dzisiaj akurat pierwsze spotkanie z panem doktorem Markiem Czachorowskim, filozofem, etykiem, długoletni pracownik dydaktyczny, naukowy KUL i znany nam felietonista. I to w naszym dzienniku, ale również w Radiu Maryja już od lat. Temat: Światowy spisek przeciwko życiu. Już mamy na antenie, zdaje się, tak? Panie doktorze, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże i czy słuchamy? Zapisał pan książkę właśnie, prawda? Tak, szczęść Boże, jeszcze nie wiem, czy byłem słyszalny. Jest słyszany pan, jest słyszany. Tak? Tak. Najserdeczniej. Panie doktorze, także pan napisał książkę Światowy spisek przeciwko życiu. Aborcja, eutanazja, kara śmierci, prawda? Proszę bardzo. Tak, tylko książka jakoś na półkach czy w wydawnictwie. Także może nie chodzi o to, że to moja książka. Piszę książki dlatego, że inni takich książek jakoś do tej pory nie napisali. To cytat ze świętego Augustyna. Wydaje mi się, że jakoś rodacy mało odczuwają potrzebę dzisiaj wiedzy etycznej. Wydaje się nam wszystkim, że ta wiedza jest jakoś wtórna w stosunku do wiedzy technicznej, medycznej, czy jeszcze jakichś innych specjalistów nam dzisiaj jakoby najpilniej potrzeba. Tymczasem wiedza etyczna dotyczy tego, kim jest człowiek w swojej istocie i zatem jak te nasze działania należy oceniać, które są na ludzkim poziomie, a które są poniżej tego ludzkiego poziomu. To jest właśnie wiedza etyczna i jest to wiedza ważniejsza od każdej innej, no bo najpierw trzeba wiedzieć, kim jestem ja jako człowiek i które moje działania są na ludzkim poziomie, a które są działaniami poniżej tego ludzkiego poziomu. Także tym się zajmuję, ale mam wrażenie, zwłaszcza po tej ostatniej decyzji parlamentu, że jakoś nam pilnie potrzeba właśnie wiedzy etycznej, żebyśmy wiedzieli, jak sobie z tymi najtrudniejszymi zagadnieniami naszego życia politycznego poradzić. No bo cóż ważniejsze niż los osób najsłabszych w naszym społeczeństwie, czyli osób, które jeszcze się nie narodziły. Niestety polskie prawo jeszcze zezwala na zabijanie w niektórych przypadkach takich osób najsłabszych. Jest to oczywista zbrodnia, ale w świetle tego, co słyszymy w mediach, z parlamentu, świadomość tej zbrodni jednak nie jest wystarczająca. Potrzeba zatem wiedzy etycznej odnośnie do tych takich najbardziej palących spraw i prawnych, i życia społecznego. I ta moja książka próbuje pomóc rozeznać sytuację w tej właśnie sprawie prawnej ochrony życia człowieka przed narodzeniem. Panie doktorze, są bardzo, bardzo, powiedziałbym, ciekawe sprawy. Już same tytuły artykułów mówią dużo. Ocena moralna aborcji, ontyczny status embrionu i płodu, aborcja czynem zawsze i wszędzie moralnie złym, aspekt prawny, historia poglądów dotyczących aborcji, aborcja totalitaryzm komunistyczny i tak legalizacja w ZSRR. W innych krajach komunistycznego totalitaryzmu, marksistowski postulat zniesienia rodziny, nawet to,
I gdy tak porównamy, prawda, co się teraz robi. Kiedyś ksiądz arcybiskup Majdański napisał, był redaktorem książki Arena Bitwy o Rodzinę, prawda? Życie, tak. O życie, Arena Bitwy o życie. Są to niesamowity obrońca życia, powiedziałbym taki rycerz życia. Tak, no i patrzymy na to, totalitaryzm komunistyczny, Trzecia Rzesza, to wszystko razem i teraz nasze czasy. Niemiecki program eutanazji, ruchy na rzecz eutanazji, historia poglądów na temat eutanazji. Teraz jest, jeszcze w Polsce mówi się o zabijaniu nienarodzonych, ale już jest, ja pamiętam ileś temu, jak nawet w telewizji, w radiu, w mediach mówili, żeby należy już wprowadzić eutanazję, czyli rozprawić się z chorymi, starszymi i tak dalej. Także to nie jest problem tylko młodych ludzi, prawda? Ale problem starszych też, żeby tam świadomość budzić. Prawda? To jest takie zabijanie. Dzisiaj coś małego, a jutro coraz większego, to tak nie od razu SS-mani byli SS-manami, najpierw byli w Hitlerjugend i byli wkształtowani jakoś, prawda, najpierw zabijać jakieś zwierzęta, a później coraz dalej mordować, to było nic, takie otępianie sumienia, prawda? I tutaj jak pan mówi o etyce, ja bym powiedział wprost, żyjesz, ale za wszystko odpowiesz. Życie się kończy na tej ziemi. I odpowiemy. Jest życie, śmierć, sąd, piekło albo niebo. Za wszystko, za słowo powiedziane, za kłamstwo, za zrobienie komuś krzywdy, przez właśnie grzechy języka. No i później jak to naprawić? To należy, nie wystarczy nawet się tylko wyspowiadać, ale naprawić to wszystko jak? I właśnie bardzo dziękuję, że pan taką książkę, Światowy Spisek Przeciwko Życiu, to właściwie powinni wszyscy czytać. I ci ludzie, którzy tam idą, krzyczą i tak dalej, nieporozumienie. A teraz to, co się stało, to wydaje mi się, to jest też do poanalizowania. To jest, wszyscy ci ludzie za życiem powinni iść razem, wszyscy. Nie tak osobno, jakiś tam jeden projekt, stop aborcji, drugi, trzeci, razem. Tu była zła metoda, proszę pana. No ale a to, że i wydaje mi się, nie wiem jak pan widzi to, ale błąd, absolutnie, to jest normalnie z punktu widzenia, tak odczytuję Ewangelię. Ewangelii nie można powiedzieć, że kobieta 5 lat więzienia za aborcję. Raczej Pan Jezus tak nie robił. Pan Jezus nawoływał do przemiany serca, do nawrócenia i właśnie nie kto inny jak Maria Magdalena. Maria, ta, prawda? Która była jawno grzesznicą. Pierwsza później zobaczyła Pana Jezusa zmartwychwstałego. Bo tak się nawróciła i tak umiłowała. I o to chodzi, o to nawrócenie, a nie żebyśmy gilotyny może jeszcze wprowadzali. I to katolik, prawda? Także to był błąd według mnie. Jakkolwiek za to trzeba odpowiadać i to jest, i powinno się ponosić konsekwencje, ale tu jest jakiś szczególny przypadek. Jeżeli już to lekarze, ci co namawiają, ci co robią propagandę, tu jest poważna sprawa. Tak. Prawda? Tak, pierwszym celem kary jest poprawa osoby karanej, poinformowanie, co jest dobre, co jest złe. Zachęcenie ku dobru. Musi się kara liczyć z odbiorem społecznym, z sytuacją, z różnymi okolicznościami. Nie samą istotą czynu, ale okolicznościami. Ale na pewno, panie doktorze, na pewno sprawa, też na pewno trzeba też być nienaiwnym, patrzeć i żeby to wyszło w Polsce, bo to, co się dokonuje, daj Boże, żeby to była stała naprawa, ta dobra zmiana, żeby ona szła,
To nie jest proste, bo do tego potrzeba ludzi etycznych właśnie, prawda? To, co pan mówi. Święty Augustyn powiedział, Benedykt XVI w parlamencie pozwolił sobie, aż do tego stopnia, że w parlamencie europejskim, w parlamencie niemieckim powiedział coś o święty Augustynie, jeżeli ten sens, jeżeli nie będzie etyki, to etycznego, to będzie bandy będą rządzić. To inaczej, to ostrzej było, prawda? Tak, niczym państwo się nie różni od bandy zbójeckiej, jeśli prawa nie są sprawiedliwe. Tak. Czyli jeśli w Polsce, no niestety nie wszyscy będą tak samo równo traktowani, jednych będzie można zabijać, innych nie, to znaczy, że niczym się państwo od takiej bandy zbójeckiej nie różni. Ta książka zatem no jakoś jest no na miarę tej chwili dziejowej, w której jesteśmy. To jest historyczny moment. Obiecano nam, że w tym miesiącu parlament jeszcze raz powróci do sprawy prawnej ochrony życia. Trzeba zatem, żebyśmy wiedzieli, jak przekonywać. Niestety widzimy, słyszymy często no, ułomną argumentację w sprawie ochrony życia. Trzeba posługiwać się poprawnymi argumentami, no bo się z nas będą z nas szydzić, jak to ostatnio po tej debacie parlamentarnej czyniono, jakoby my nie pragniemy prawnej ochrony życia, tylko czegoś innego. Tak nam opowiadano, więc potrzeba, żebyśmy się posługiwali w tej poważnej, arcypoważnej sprawie poprawną argumentacją, bo inaczej nikogo nie przekonamy, tylko będą myśleli, że nie mamy porządnych argumentów. Dlatego no nieśmiało zachęcam do lektury tej mojej książki. Chodzi o to, że ona pokazuje no, poprawną argumentację w tej tak ważnej sprawie. Różne zagadnienia dotyczące... Ale panie profesorze, to jest bardzo, bardzo piękna... No tu jest, pokazuje działalność ONZ. Mit przeludnienia, polityka antynatalistyczna krajów kapitalistycznych, wpływ USA, Unia Europejska, światowa polityka antyurodzeniowa, Rada Europa, światowa polityka antynatalistyczna, decyzje Rady Unii Europejskiej, Bush a UNFPA, UNFPA, nie wiem co to jest. No i... Fundusz Populacyjny. Aha, no proszę bardzo, proszę. No i pokazuje się jak to jest z eutanazją, z karą śmierci. Trzeba to wiedzieć, bo dzisiaj mówią, gdzieś robią jakieś marsze i tego, to jest propaganda, takie mieszanie ludziom w głowach, a później będzie eutanazja. I tak, dzisiaj to bardzo szybko pójdzie i to, co jest, to, co już jest w Europie, prawda, zachodniej. Już dzieci nawet, eutanazja dzieci. No. Kto to widział? Czyli zabijanie dzieci, zabijanie dorosłych. Jak mi opowiadali w Niemczech, jak to się dzieje, no to jest coś dramatycznego, coś tragicznego. Dlatego nie trzeba stać z boku, siedzieć, a mnie to nie dotyczy. Ciebie nie dotyczy, jutro się dotyczy. Jak nie ciebie, to twoich dzieci. I trzeba, jak myślisz daleko w przyszłość, to już teraz się przygotowuj i przygotowuj tę sprawę. Dlatego przeczytać i dać innym. I za to tak, dobrze, że ojciec wspomniał o tym kontekście międzynarodowym. Nie wiem. Bo tak jest. I stąd są te naciski na Polskę. Tak. I później w Unii Europejskiej teraz jakie kobiety prześladowane w Polsce tam robili tego. Kto to widział? No to Boże, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? To już Hitler to robił, te zabijania i tego. Tak. A teraz pięknie ubrani, a to samo robią. No. I jeszcze tak nakazują, zamiast zająć się rodziną, pomóc rodzinie, pomóc matce, pomóc kobiecie. Pomóc, prawda? Wychować dobrze też, a nie tak. Najpierw rozseksualizują panseksualizm wszędzie, a później zabijać. To jest następny etap. Tak, jedno z drugim się zresztą łączy, bo kto nie szanuje źródła życia, czyli ludzkiej płciowości, nie może szanować ludzkiego życia. Te dwa zjawiska, deprawacja seksualna i
brak szacunku wobec ludzkiego życia przed narodzeniem, czy w ogóle brak szacunku dla ludzkiego życia, są dwa zjawiska ze sobą istotnie związane. No niestety chyba Polska, czy na pewno Polska w tej ostatniej debacie, to jeszcze nie wiemy, kto naciskał na taką właśnie szokującą, zaskakującą decyzję polityczną z parlamentu, ale Polska cały czas jest obiektem polityki antyurodzeniowej. Chodzi o to, żeby Polska była krajem słabym, krajem do eksploatacji, wstąpić czy być równosilni w stosunku do innych narodów, zwłaszcza tego, który uznał się za naród. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Musimy kończyć. Ja również. Musimy kończyć. Dziękuję. A to trzeba w całości brać. Właśnie problem urodzin, problem życia, to jest jedno, rodzina, żeby była piękna, duża rodzina. No i proszę popatrzeć, jak Polskę wygaszali, prawda? Na każdym wygaszali Polskę. Przecież te lata, ileś parę lat do niedawna jeszcze i ta platforma i te rządy, one wygaszały. A Polacy, ci co jeszcze zdrowi, to na zachód w niech wyjadą. To jest takie kultury, niszczenie kultury, niszczenie myślenia, bo kultura to ona jest wyrazicielem ducha, ale kształtuje też ducha. To jest niszczenie tego. To była antykultura, prawda? Jak ja teraz widzę tych stojących gdzieś tam i walczących niby za kulturę, tylko to oni nic nie rozumieją. Oni powinni się jeszcze filozofii nauczyć, trochę etyki nauczyć. To, że on jest aktorem, jakimś tam umie wyczucie słowa ma, to nie znaczy, że on rozumie rzeczywistość. To przecież widać, to zachowanie. To przecież przechodzi pojęcie ludzkie. Niszczenie kultury, niszczenie nauczania, edukacji, to wszystko razem. Niszczenie gospodarki, niszczenie wojska. Wszystko po kolei. A teraz podrzucanie takich różnych min, żeby to rozwalić. Żeby Polacy sobie sami do oczu skoczyli też. Prawda? Takie to jest. Dlatego to musimy, człowiek wierzący musi bardzo myśleć. Musi myśleć, musi widzieć całą rzeczywistość. I właśnie tu problem życia to jest podstawowy problem. Ochrona życia najsłabszych. Tak się człowieka mierzy się jego ducha, jego kultury, jego kondycję duchową. Mierzy się podejściem do ludzi słabych, chorych, starszych, prawda? I tu jest. Dziękuję serdecznie. A więc ja Światowy Spisek dziękuję. Przeciwko Życiu. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Z Bogiem. Proszę państwa, i następna w tej audycji czytać, aby być mądrym. Dobre książki, proszę państwa. Dobre książki czytać. Następny temat, książka Uzdrawiająca Moc Eucharystii. Pani Sylwia Palka, dziennikarka, autorka książek, artykułów o tematyce religijnej i społecznej. Książka zawiera wiele historii o uzdrowieniach zarówno fizycznych, jak i duchowych, które dokonały się w czasie Eucharystii. To są świadectwa ludzi, prawdziwe, uwolnionych przez Chrystusa z ciężkich, często nieuleczalnych chorób. Mamy już na antenie autorkę książki, panią Sylwię Palkę. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże pani. A skąd ten telefon? Z jakiej strony Polski? Z Krakowa. O, bardzo ładnie. A usłyszałem, jak pani powiedziała, z Krakowa, to już jest Kraków, ten akcent jest Kraków. Tak? No, pięknie. A więc proszę bardzo o tej książce. Co pani by nam powiedziała? Myślę, że przede wszystkim to jest taka książka, którą warto odkryć w Roku Miłosierdzia. Teraz, kiedy ten czas się kończy, ale... Ale miłosierdzie się nie kończy. Miłosierdzie się nigdy nie kończy, ale myślę, że taki czas od 20 listopada jest szczególny i warto z tej strumieni miłosierdzia korzystać. A że dzwonię z Krakowa, to jakoś te wątki tak ale się... Ale czy może pani tak wyraźnie mówić, bo pani jest naprawdę jak karabin maszynowy, tak szybko. Ojej, to niedobrze. Ale żeby wyraźnie, dobrze, można prosić jeszcze bardziej. Jasne, oczywiście. W Roku Miłosierdzia myślę, że warto przypomnieć sobie o tym, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I o tym właśnie jest ta książka, która mówi o uzdrowieniach fizycznych, ale także o uzdrowieniach duchowych, o historiach ludzi, którzy nie spodziewali się uzdrowienia, nawet oni nie prosili, a jednak doznali ogromnej łaski Pana i świadczą o tym.
jakby w myśl świętego Jana od Krzyża, który powiedział, że człowiek otrzymuje od Boga tyle, ile się od niego spodziewa. Czyli im więcej pragniemy, tym więcej otrzymamy. Pani pisze, że właśnie były uzdrowienia. Na przykład widzę, ludzie odzyskiwali wzrok. Jakiś człowiek obok wstał z wózka inwalidzkiego, zrobił kilka chwiejnych kroków. Ktoś krzyknął, że słyszy. Jedna z kobiet śmiała się i płakała jednocześnie. Prawda? Tak, tych historii jest bardzo dużo. To są historie uzdrowień z nowotworów, z problemów z narządami ruchu, ze stawami, ale też są właśnie takie bardzo spektakularne, kiedy ktoś właśnie odzyskuje wzrok, odzyskuje słuch. Jest historia dziewczynki, która zaczęła widzieć, mimo że z punktu widzenia fizyki czy medycyny to było niemożliwe, ponieważ ona się urodziła bez źrenic, więc jakby zupełnie sytuacja dla lekarzy no, niemożliwa do takiego stanu rzeczy. Ale z drugiej strony to jednak pokazuje, że Bóg żyje, jest Bogiem żyjących i że no, pragnie naszego szczęścia i dobra. I jeżeli tylko się otworzymy na Jego dary, to możemy ich doświadczać. I właśnie tutaj jest, no, bo ja tak przeglądam, bo wziąłem ją dopiero teraz do ręki, proszę Panią, i zawsze patrzę wstęp, gdzieś tak patrzę, tak i spis treści, prawda? Najświętszych sakrament, Chrystus obecny dla mnie, konieczne warunki i tak dalej. Eucharystia uzdrawia i tu uzdrowieni fizycznie. Mszę ojca Tardifa. O właśnie, ojciec Tardif, prawda? To jest też bardzo ciekawa no, osoba, wielki charyzmatyk. Tak, właśnie, Jezus żyje, ta książka jego i nie tylko ta, prawda? Uzdrowieni fizycznie i tu jest wiele spraw. Uzdrowieni wewnętrznie. Nabożeństwo o uzdrowienie, modlitwa o przebaczenie, modlitwy uwielbienia. Także on bardzo dobrze się czyta, prawda? Myślę, że tak. Dość bardzo na pewno dobrze, też jest tak ładnie. Tak. Też ładny taki format i no, sympatyczny, tak, prawda? Tak. Myślę, że najważniejsze jest to, że te historie są po prostu prawdziwe i że ta dynamika wynika z tego, że to są świadectwa. Czyli jakby no, żywe przykłady osób, które doświadczyły uzdrowienia, które nawet nie potrafią tego zachować dla siebie, bo chcą się tym dzielić z innymi. No ale pani napisała jeszcze książki inne, prawda? Zgadza się. No. Objawiona obecność to też książka o Eucharystii, tylko w takim ujęciu geograficznym, historycznym, o cudach eucharystycznych. Czyli wyszłam od Sokółki, ale też pokazałam, jak to wyglądało na świecie, jak to wygląda dalej. No a u nas w Polsce następny cud eucharystyczny, pierwszy Sokółka, a drugi teraz Legnica. Tak, tak, ale ja pisałam wcześniej jeszcze Legnicę. Też, było, ale więc... to jest też niesamowite, że w Polsce Pan Jezus to wybiera, w naszych czasach. Tak. Takie miejsca. Chce nam coś powiedzieć, żebyśmy tylko nie byli takiego, powiedziałbym, no, twardego karku, prawda, tacy uparci. Prawda? Tylko żebyśmy otworzyli swoje serce. Dalej, cuda eucharystyczne, tak? Tak, potem właśnie odrywającą od Eucharystii pisałam też o Katarzynie Rivas, o Karolinie Kuskównie i robiłam taki cykl wywiadów z charyzmatykami, którzy przyjeżdżają do Polski, ale też z polskimi, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Właśnie. I gdzie były te wywiady? One się ukazały właśnie w takim zbiorczym tomie, co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. A są to rozmowy właśnie z panem Andrzejem Sionkiem, z ojcem Tomaszem Aleksiewiczem, z ojcem Jamesem Maniakalem, ojcem Antonello Kadedu, ojcem Teodorem Krawczykiem, ojcem Józefem Wodakerem. Jaki to tytuł? Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce. Tak. Patrzę, publikuję. Pani na łamach Czasu Serca, Wychowawcy Żywego Słowa, Krakowie Leopolis, prawda? Tak. Popularyzuje pani nauczanie Jana Pawła II w Polsce, na Ukrainie i w Rosji. Pięknie. Tak. Tak, pani... to się od pracy magisterskiej poświęconej poetyce dramatu Karola Wojtyły. Jaki jest tytuł? Poetyka dramatu Karola Wojtyły. To praca magisterska? Tak. Na Uniwersytecie? Jagiellońskim. Jagiellońskim, proszę. Mhm. No pięknie. Tak, patrzę się. Czyli książka uzdrawiająca moc Eucharystii, proszę Państwa, radzimy wziąć do ręki. Dziękujemy bardzo serdecznie pani Sylwii Palka. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. I pozdrawiamy Kraków. Jaka pogoda? No, dość chłodno. Jesienna. I zachmurzenie czy słońce? Zachmurzenie. A wczoraj był tam Marsz dla Życia w Krakowie. Tak, tak. Wczoraj była też ładniejsza pogoda. Dzisiaj już jednak... No właśnie.
Jan Paweł II wam jeszcze pogodę przygotował. To, a, wszystko nam załatwia. 9 października, 8 chłodno, tego pochmurnie, 9 słońce, 10 znowuż za słońca nie widać. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy serdecznie Kraków. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do usłyszenia. Proszę Państwa, a więc ta książka, Uzdrawiająca Moc Eucharystii. Jest wiele innych jeszcze, szczególnie pomyślmy o dzieciach, o młodzieży, babcie, dziadziusie, od dzieci. I to systematycznie, może miesięcznik systematycznie, jest taki miesięcznik Anioł Stróż, siostry Loretanki wydają. Siostry Loretanki w Warszawie, nie mam tu telefonu do sióstr Loretanek, nawet Państwu podał. No nie mam, ale można znaleźć, można zapytać w informacji do wydawnictwa, proszę Państwa. I, no, i w każdym domu katolickim książki katolickie. Gdy tak patrzymy też, proszę Państwa, książki o Janie Pawle II. Ojciec Kustosz kiedyś w kościele powiedział, w tym sanktuarium naszym, które dalej budujemy i tutaj dziękujemy za pomoc, dalej budujemy, o tym może później powiem troszeczkę, tak, bo to jeszcze nie jest skończone wszystko. W każdym razie, proszę Państwa, mówi, zapytał się, jest pielgrzymka, przynieśli mi telefony, tak, pielgrzymka ludzi, tak, 55 osób i zapytał, a kto z Was, pobożni ludzie, a kto z Was ma książkę o Janie Pawle II w domu? Jakąkolwiek książkę. Podniosło 5 osób ręce. Proszę Państwa, właśnie trzeba się uczyć od najlepszych. Jan Paweł II. Jak on wzrastał, jak. Inne książki brać do ręki. Młodzieży. Od dziecka zaczynać. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tak się mówi, jest takie przysłowie. I dlatego od dzieci najlepsze sprawy. Bardzo dziękuję dzisiaj już za uwagę. Tu mam jeszcze Splendor. Mówiłem Państwu, splendor24.pl i możecie dużo tu różnych rzeczy zobaczyć. Dla dzieci, dla młodzieży. Przy każdej książce, przy każdym tytule jest troszeczkę o tej książce. Parę zdań można już wejść w treść, dowiedzieć się, co jest. Warto, proszę Państwa. Czytasz i stajesz się mądrzejszy. Życzę mądrości, a więc i czytania. Nie mów, że nie dasz rady. Są też audiobooki, ci, którzy nie mogą czytać, wzrok można słuchać. Można, proszę Państwa, bardzo dużo rzeczy, treści na chociażby na portalu Radia Maryja i wziąć tu, nacisnąć. Proszę Państwa, jak otworzycie właśnie Radio Maryja i ta strona się ukaże, na multimedia przycisnąć. I teraz audio na przykład. I mam, otwieram audio i różne rzeczy w audio. Różne rzeczy. Można, proszę Państwa, no i aktualności, i felietony, i audycje. Różne. Warto o tym wiedzieć. O, na przykład jeszcze raz otwieram tak i audio. I teraz oj, tak. Mamy audio i teraz tu przeróżne rzeczy. Na przykład, no chociażby wczorajsze czytania. Wiecie Państwo, jechaliśmy paręset kilometrów w niedzielę wieczorem i z iPada włączyłem, nie mogłem odsłuchać piątkowej audycji Szukając Słowa i włączyłem iPad i można słuchać, proszę Państwa. Jest no piękne rzeczy. Szukając Słowa Bożego, no, przygotowanie na niedzielę wspaniałe. I można być specjalistą później. W Radiu Maryja to jest. Są różne rozmowy, różne tematy. My stajemy się przez to mądrzejsi. Możemy dyskutować, rozmawiać ze sobą. To jest tak, nie tylko tak, że podane jakieś tam z jednej strony. Można porozmawiać, podyskutować. Zaglądajmy też na dobre portale. Właśnie jest tutaj jest Radio Maryja, www.radiomaria.pl. Można też słuchać Radia Maryja przez internet, oglądać telewizję. Najlepiej przez portal, przez
Chicago, www.radiomariachicago.org i tam w nieskończoność może być wejść. Nasz dziennik też ma. My tu mamy przeróżne, mamy nasz dziennik, mamy telewizję Trwam, mamy Instytut Edukacji Narodowej, Fundacja Nasza Przyszłość, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę Państwa, i tak dużo wiemy. Jest dużo w archiwach, jest bardzo dużo ciekawych wykładów, ciekawych rozmów, ciekawych audycji i dla dzieci, dla młodzieży, dla chorych, dla różne porady. Radzę, proszę Państwa, dziękuję. Nie trzeba tylko być taki z boku. Można zrobić płytę jakąś sobie od... Samemu można zrobić. To jest bardzo proste. Jeżeli wy nie potraficie, to powiedzcie dzieciom swoim. Kupić taki parę groszy kosztuje taki surowiec, taka płyta i nagrywacie i możecie komuś dać w prezencie. Tak samo można kupić płyty różne. CD, DVD, a więc wideo, audio i dać komuś w prezencie dobrą rzecz. I tak się dobra rzecz zacznie w kimś. Dziękuję serdecznie. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym.